Spotykamy się na wspaniałym obiekcie, zalew, zimna woda, Łuków, województwo lubelskie, Polska. Oczywiście to jest kontynuacja trzeciego pucharu Arua Cup. Puchar polega na tym, że odbywają się etapy w różnych częściach Polski. Pierwsze puchary odbywały się w Międzyrzecu Podlaskim, w Świętochowicach, w Polańczyku nad Soliną. No i teraz puchar Arua zawitał do gościnnego miasta Łuków. Im niższa temperatura, tym lepiej, tym wyższa punktacja, wyższe doznania, większa adrenalina. Im niżej, tym lepiej. Pływamy na odcinkach od 25 metrów poprzez 50, 100, 200, 400 i 1000. Teraz właśnie trwa ten najbardziej ekstremalny wyścig kilometrowy. Światowy zlot morsów o godzinie 12. No, cieszy nas to, że mimo pandemii, mimo sytuacji covidowej zawita do nas praktycznie cała Polska, bo mamy nie tylko tutaj lokalnych pływaków, lokalnych morsów, ale też morsów z Białej Podlaskiej, z Siemiaty, z Siedlec, z Warszawy, pływaków również z Ełku, z Warszawy, Świętochłowi, Rzeszowa, także cała Polska zawitała, cała zimowa, sportowa, pływacka Polska zawitała do Łukowa. Jeszcze raz warto podkreślić wzorową współpracę organizacji pozarządowych z samorządem, z miejscowym samorządem, z miastem Łuków, z burmistrzem Łukowa. Gdyby nie łaskawe spojrzenie władz lokalnych, no te zawody na pewno nie odbyłyby się w takiej okrasie jak teraz. Jestem zapisany, startuję, wiem jak to wygląda od środka. Też warto podkreślić, że Arua jest dla każdego. No nie ścigają się tylko zawodowcy, tylko ci, którzy chcą zdobyć najlepsze wyniki. Ścigają się ci, którzy chcą po prostu powalczyć z samym sobą. Dodatkowo my też łączymy pływanie z morsowaniem. I jak widzicie, tutaj przychodzą morsy, oglądają pływaków i część z tych morsów potem w niedługiej przyszłości sami zostają pływakami. W ciepłej wodzie w Bali po pływaniu, akurat teraz z kolei w zimnej wodzie, więc tutaj się troszeczkę regenerujemy. Wejść do takiej gorącej wody po zimnej jest niesamowite wrażenie. Tysiące igieł w ciele, coś niesamowitego, zastrzyk energii. W sumie dzisiaj pierwszy raz płynąłem i chciałem spróbować zobaczyć, jakie są wrażenia. Troszeczkę bariery pewne pokonywać, przełamywać, no i bardzo fajnie. Tak ciepło mi jeszcze nigdy nie było po pływaniu. Chciałem tylko głównie spróbować popływać. Nie zależało mi na jakimś tam szczególnym wyniku. Troszeczkę chciałem przełamywać swoje bariery. No i myślę, że warto było, bo bardzo fajnie się człowiek czuje po tym. Jakieś tam endorfinki się wydzielają. Najważniejsze jest dobre nastawienie, takie podejście pozytywne, wtedy się wchodzi, a jeżeli jest więcej ludzi, to już w ogóle są relacje, bo każdy wytwarza takie pozytywne emocje i jest taka fajna grupka się robi. Wtedy przyjemnie się wchodzi. Lato lubię, a zimę kocham. W tamtym roku pani Basia Wilczyńska naliczyła nowych morsów, doszło ponad 100 osób. Było kilkadziesiąt osób, tam było jakieś 30, 40, a właśnie w czasie pandemii, czyli są plusy tej pandemii, doszło ponad 100 osób do morsowania, a w tym roku myślę, że jest o wiele więcej. Atmosfera jest super, zawody są bardzo dobrze przygotowane, organizacyjnie jest wszystko fajnie podopinane. Przede mną generalnie start na 400 metrów, więc jak się czuję, to dopiero będę mógł powiedzieć tak naprawdę po starcie, jak ta forma. Są to hardkorowe warunki, woda nie ma nawet jednego stopnia, akwen jest pokryty lodem, także to zimno na pewno da się odczuć. Przede wszystkim chcę być zdrowy, chcę mieć odporność, to również fajnie wpływa na samopoczucie. Wiadomo, mamy teraz czas pandemii, trzeba ten czas jakoś pozytywnie starać się przeżyć, a to jest super sposób na to i lekarstwo.